A więc w dolinie większość twojego oddziału została wybita przez Rosjan. Kto przeżył? Montesia, Cole, paru innych. Twoi koledzy zginęli z winy Cola. Co? Nie. Ale czy nie tak właśnie czułeś? W głębi serca. W Bośni straciłem czterech najlepszych kumpli. Atak rakietowy. Wartownik zaspał na posterunku. Pół roku nie mogłem dojść do siebie. Chciałem go zabić. Wszyscy o tym mówiliśmy. Nadal rozmyślam o tym, jak nas wystawił. Bardziej niż ciebie, sierżancie, żal mi twoich kumpli. Do końca nie wiedzieli, z kim mają do czynienia. Na pewno by zrozumieli. A ty? Ty byś zrozumiał, gdyby kumpel cię zdradził i przeszedł na stronę wroga? Rosjanie nie byli naszymi wrogami. Rosjanie zabili twoich przyjaciół! Spokojnie, spokojnie. W tym samym czasie, gdy ty brałeś udział, walczyłeś w Iranie, my przechwyciliśmy transmisję między Dimą a jego zwierzchnikami w Kijowie. On też tam był. To może powiesz nam, co Dima robił w Iranie razem z Rosjanami? Hej, cześć, witajcie w kolejnym odcinku. Zagramy w Battlefield 3. Tak, dzisiaj mamy, rozpoczynamy skokiem spadochroniarskim. Wcielamy się znowu w Dimę z naszymi kolegami Rosjanami. Lecimy do willi Kafarowa. Dzisiaj będziemy podziwiać prawdziwe widoki. Piękno, silnika Frostbite 2. Dobra, tutaj go sprawdzamy. Czy wszystko dobrze? Dobra, opuszczamy. Uhuhu. Coś pięknego. Czyli musimy iść szybciej. I ruszamy. Fuck yeah. Like a boss. Coś pięknego. Wow. Wow, jestem pod wielkim wrażeniem. Tęcza, nie, promienie słońca, mi się... No, zlatujemy i co? Kiedy mam otworzyć? A, to samo jest, proszę. O, coś nowego? W terenie będziemy działać? Co tam jest? Goście? Ich maszyna. Może wziąć ją, żeby dobrać do willi быстрее. Хорошо, давай бери снаряжение. Убили мы пока не добрались до машины. Только дырками не заполняй ее. По моей команде. Один, два, три. Вау, co to jest? Co tu się dzieje? Wow. Dobra, aby otworzyć. Wow. Ale co to było, że mi tak...
Kurde, bo mnie źle dostaje. Gin. Już wszyscy? Jeszcze? Nie widać. Ład, przykrój mnie, ja wychodzę. No. Idą, idą. A ty kurde, nie ma tak. Dobra. No już. Wsiadamy. Będziemy. Ale oczywiście na miejsce pasażera. Nie możemy jechać. Nie, nie, nie ma takiej opcji. Здесь нет кода. Хорошо, мы их слышим. Машина была хорошей идеей. Владимир и Кирилл. Последние спутники изображения показали большую ошибку. Не, как-то все добре. Назва. А тут по правой то есть так в углу Владимир Путин. Окна ведь тонируют. Хотя им победить. Они решат, что мы патруль, просто пропустят нас через ворота. Не-не-не, не рассчитывай на это. Конвой. Смешайся с конвоем, мы попадем с ними внутрь. Молодец. Может быть, удача на нашей стороне. Ха, до этого особо не везло. Американцы, там недалеко долины Гилад. Пробач тут всех. Звиямся. W amerykańskim mówią chyba. Wiem, jaka jest sytuacja, róbcie co. No my to mamy w języku oczywiście polskim napisane i w ogóle. Bo ci na przykład Rosjanie co mówią, to jest po rosyjsku. Słyszymy tylko ich komendy. Znaczy słyszymy ich język, a mamy napisy po polsku. Pomnij. Gru chce wziąć Kafarowa żywym, no самое главное to jaderny чемоданчик. Твою мать! Держись на расстоянии. Давай сделаем это. Приготовиться. Ворота! Ну что ты ждешь? Что ты ждешь? Давай, 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 дай, ну! Твою мать! Твою мать, куда мать? Вон, биологический сканер. Они нас не пропустят, Дим. Добра. Возьми того, который справа. Жди моей команды. Жди, жди, жди. Три, два, один, давай! Не ма чегоś. Проверь дверь. Дверь еще продержится какое-то время, давай! Sprawdzaj, Кири. No. Moment nieожиданности пропал. Co się znowu произошло? Dawaj, poszli! A, tu. Melduję, że w okolicy są żołnierze wroga. Amerykanie? Nie wiemy, zaraz się przekonamy. Czekajcie mi w kurze. O, jak Paul poszedł. Dobra, osłaniamy się. Dwóch zajętych. Leżeć. Napieprzać.
lecimy dalej. O kurde, co to było? Tam nie było słychać wybuchu. O, w dupę. Osłona się sypie. Oni granatę, my też odpowiemy na granatę. O, fuck. Kurde, co tu się dzieje? A. Źle się okopali. Kurde, no. Oni nie wyglądają. A, bo tu jest działko. No i co? Przyjdzie jeszcze ktoś? Wyłączę sobie latarkę, szkoda baterii. Jednego mnie. Co to on strzela? 30! Mało. Pieniemy jazda, jazda. Jaka muzyka? Rumuński rap. Drugi oddział zbliża się do basenu. Zameldujemy się po dotarciu na miejsce. Podaźli, skani podadą nam. Idziemy na krysze, myślę, że wydienie. Kierił, ty i ja snaruży. Ja widział dwie zadzie nas, z prawa. Dobra, my się musimy przemieścić. O, oh, fuck. Będzie kryptominem? Nie. O, snajper. Snajper Elite V2. Kuźwa mać. Na pewno dużo zobaczę. Headshot. Morda. Jeszcze? Widzę. Ło! Co to było? Ten Battlefield się fiksuje. Tu mam jakąś inną broń. I co mam na tej cenie? Na czwórce. Tutaj, dobra. O, kuźwa.
kuźwa granat. O kurwa. Ściana, dobra rzecz. Tutaj są debil. Dobra, wracamy. Kuźwa. Ściana chroń. Kuźwa jeszcze. Problem. Ja zgaduję, że muszę iść schodami. 100%. My должны обойти дом, чтобы пройти на Kuźwa. Tam ich pewnie, bo to nikogo nie ma. Dobra, jeszcze coś tam, biegnij. O, fuck. Dobra, mam iść zejść od tu pewnie, tutaj. Czyli widzę, że jest przejście. Headshot, prawdopodobnie. Dobra, i teraz na górę. Władimir, Putin. O, fuck! Granata rzucił. Kiwi, Kiwi rzucił granata. Od dzisiaj mówię na niego Kiwi. Kuźwa, ale żebym się wystraszył wcześniej. Dobra. Amunicja. Miał. Dobra, lecimy dalej. Dobra, górą, okej. Ale dostał. Tak, nie ciekawie. Granat przy mnie czy pode mną? Chyba pode mną był. Albo gdzieś blisko. RPG do mnie walą. Kuźwa granat. Jest jeszcze ktoś? No.
полностью проведено. Вот площадка. Кафаров кieruje się do śmigłowca. Zatrzymać ich. Nie ma RPG. Как туда добраться? План показывает дорогу внизу. Kuźwa. Nie będę włączał latarki, bo bym miał przewagę nad nimi. Podejrzewam. Kuźwa, ten mi wlatuje pod lufę. Czyli do niego nie strzelam. Kurwa, ostrzał. Pizdziec. Dobra, od osłony do osłony. Przeładuj do osłony do osłony. Tam pańkę. Magazyny musiały się skończyć. No i co, wysyci? Przygotuj karabin maszynowy. Nie pozwól im dotrzeć do helikoptera. Widzisz ich? Nie, jeszcze nie. Podobno jest trzech. Bzdura, niemożliwe. Trzech ludzi. No widzisz, jakimi Rosjanie są, bosy? Kurde, ale żem dorwał. Oczach wali. Cicho, niczym Rambo. Na górze ktoś był, dobra. Amunicję sobie przeładujemy. Oh, fuck! Jak mi wylas. No. Już po tobie, gościu. Jeszcze przeżył. No. Władimir.
Ja pierdziele. Jaki Armagedon. Gij. Śmieciu. Dlaczego ja muszę wszystko rozwalać? Kuźwa, helikopter startuje? To pewnie ten. Dlaczego ja? Dobra, i pewnie... Quantum Event. Dlaczego? Naciskałem E. Dawaj, dawaj, dawaj. Co? Kuźwa, dziady. Ani go nie wypchnął, ani nic. Tak już coś dziwnie wyglądało. Zbulwersowałem się. Idzie odtąd! Dawaj, dawaj, biegnij! Dobra, teraz E. Będę już wiedział. Dobra. Teraz znajdę przycisk spacja. Nawalam, nie słychać. O kuźwa! Ale hardcore. Hardkorowo. A gdzie Władimir? I Kiwi? Czort was miecz! Słuchaj, to klucz do skrzynki depozytowej. Jest to stało zawartością! Co za debil. Ja ich nie mam! Rozumiesz? Nie chodzi ci o mnie. Nie o... Chodzi o Salomona! Słuchaj, mam informację o Salomonie. Wiem, co planuję. Wiem, dokąd zmierzają walizki. Dogadajmy się. Moja wolność w zamian za informację. Puśćmy, a wszystko powiem. To wiem, dokąd wybiera się Salomon. Nie. Wiem, co planuje i gdzie chce to dowiedzieć. I tu będzie jeszcze taki jeden mały ten. O, czyli to będziemy tam, dalej oglądać. Ty i pozostali. Ty, Cole Montez. Gdybym był na twoim miejscu, zacząłbym myśleć o swoich kumplach. Zastanawiałbym się, co mogłem zrobić inaczej i pewnie wolałbym, żeby to przytrafiło się mnie, a nie im. Docieracie do Willi Kafarowa. Przed głównymi siłami Rosjan. Przed wszystkimi. Nie przed wszystkimi. Dima też tam był, zgadza się? I podjąłeś decyzję. W ułamku sekundy podjąłeś decyzję odnośnie swojego życia i lojalności. Odnośnie tego, jak wiele gotów jesteś zrobić dla kraju. Gówno. Tak, przypominam, to jest przedostatni odcinek z Battlefield 3. Rozdzieliliśmy się, żeby przeszukać willę. Byłem sam. Czy jednak poszedł z kulem? Dobra, czyli przychodzimy po ich tym tutaj rozrobce Dimę. I to raczej z Dimą się teraz pewnie spotkamy kogoś. Aż się boję tutaj wchodzić. Leży. O! Coś się zaczyna. Słuchaj uważnie. Ten zasraniec ukradł Rosjanom 3 bomby atomowe i sprzedał je człowiekowi znanemu jako Salomon, który prawdopodobnie współpracuje z PLR. Ten Salomon ma co najmniej 2 cele. Nowy Jork i Paryż. Bomby przewozi transportem publicznym. Wkrótce może zdetonować pierwszy ładunek w Nowym Jorku, na Times Square. Musimy go powstrzymać. Możemy zapobiec wojnie pomiędzy naszymi narodami. Tylko my. Bez polityków. Bez brudnych pieniędzy. Tylko 2 żołnierzy, którzy mówią sobie prawdę. Pomóż mi. Musisz mi w tym pomóc. Pamiętaj, co powiedział. Jeśli go nie zabijesz, zginą miliony. Kładź się na ziemię! Pamiętaj. Pamiętaj, co powiedziałem. Musimy go powstrzymać.